Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka nadaje. Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Nauka nadaje, podcastu przygotowywanego wspólnie z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga i jestem dziennikarką, a w podcaście Nauka nadaje pytam. Pytam tych, którzy wiedzą więcej pytam tych, którzy więcej rozumieją, więcej widzą, bo to badacze i badaczki, naukowcy i naukowczynie Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi dyskutuję o tym, co dzieje się dookoła nas. A dzisiaj no, temat bardzo nam wszystkim bliski. Pandemia koronawirusa, która opanowała prawie cały świat, zmieniła Bieg naszego życia, bieg historii pewnie też, no ale właśnie, czy jest to absolutne wywrócenie wszystkiego do góry nogami, czy jednak można się było tego spodziewać, a może to część większej całości i takie cykle kryzysowe będą się powtarzać i zawsze się powtarzały. Nieco filozoficznie, egzystencjonalnie, może również, czy egzystencjalnie o tym, co dalej, co z nami będzie dziś w rozmowie z gościem podcastu, którym jest pan profesor Piotr Makowski z Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania, oczywiście Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, miło mi. Mnie również jest bardzo miło i od razu zadam panu takie pytanie, na które oczekiwałabym bardzo konkretnej odpowiedzi. Czy to już koniec świata? Bo pan to podobno wie. Tak, podobno to wiem. To oczywiście żarty żartami. Myślę, że z końcem świata nie mamy do czynienia w żadnym wymiarze, chociaż dla niektórych pewnie jest to koniec świata, jeżeli chodzi na przykład o wymiar ekonomiczny. Wiemy, że mamy kryzys w tym wymiarze i dla niektórych przedsiębiorców to może być poważny problem. No ale myślę, że z biegiem czasu od początku pandemii, bo pewnie chodzi o, o ten kontekst. A jaki mamy inny powód do mówienia o końcu świata, to może mogę zapytać? No pewnie możemy mówić, nie wiem, o o jakichś katastrofach kosmicznych i tak dalej. Wszystko zależy. W każdym razie wydaje mi się, że no, z biegiem czasu, od początku pandemii, pewnie rzeczy się już zmieniły i ludzie powolutko zaczynają się przyzwyczajać i uczyć, rad, radzić sobie w tych warunkach. Więc w tym sensie może to, no właśnie, może to być dla niektórych koniec świata, ale myślę, że zaczynamy ogarniać trochę problemy, które się <laughs> pojawiły na początku. I no. Pewnie to już nie jest tak źle, jak się mogło wydawać. Ja dodam, że pan profesor jest specjalistą od filozofii nauki, teorii działania, pragmatyzmu i neopragmatyzmu i filozofii nauk społecznych również, ale ten pragmatyzm mnie szczególnie zainteresował, bo no, ciekawa jestem właśnie, jak. To może pomóc w patrzeniu na, na pandemię. Jak pan na nią patrzy? Co, to, co, 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 co się stało? Czym jest pandemia? Bo niektórzy, dlaczego o to pytam? Niektórzy mówią, że to jest zemsta natury na człowieku. Niektórzy mówią, że to jest, no właśnie, najczęściej gdzieś tam w taką stronę idziemy. Chyba, że są tacy, którzy twierdzą, że Chińczycy wypuścili to z laboratorium i to może wielka, e, jakaś wizja Chińczyków przejęcia kontroli nad światem. E, ale jak pan profesor na to patrzy? To znaczy, ja patrzę oczyma i filozofa, i osoby, która w tej chwili przeszła do innych nauk społecznych, e, bo kiedy kilka lat temu wykonałem woltę i z filozofa w pełnym mm. sensie tego słowa stałem się też osobą, która pracuje w naukach o zarządzaniu, więc patrzę troszeczkę jakby no, przyjmując dwie perspektywy. Mm -hmm. Więc możemy oczywiście rozważać cały problem pandemii i kryzysu egzystencjalnego, tak, z perspektywy filozoficznej, ale możemy też to, to rozpatrywać z poziomu, no takiego naukowego, z poziomu, poziomu psychologii, poziomu um, ekonomii, no właśnie, nie wiem, zarządzania i, i tak dalej, socjologii. E, więc Patrzę przez obydwa szkiełka, jeżeli można tak powiedzieć. To szkiełko filozoficzne, no nie wiem, no myślę, że tutaj temat naszej rozmowy troszeczkę sugeruje taki fatalizm i ewentualnie problem radzenia sobie z tym. Tak? Z tym fatalizmem, no bo oczywiście te fataliści będą twierdzić, że no to mamy pewne ograniczone możliwości, no i jesteśmy skazani na to, co możemy w ramach tych możliwości zrobić, no i powinniśmy się raczej pogodzić z tym, że no te możliwości niewiele nam obiecują. No ja my, jestem troszeczkę bardziej chyba optymistą w tym zakresie, tak mi się przynajmniej wydaje. Mm -hmm. e, no, właśnie z tego względu, że jeżeli spojrzymy na wyniki badań naukowych w wielu w sumie wymiarach, to my się właśnie uczymy, uczymy już radzić z, z, no, z kryzysami, typu właśnie, typu właśnie pandemia. Pewnie kiedyś było trochę gorzej z tym, tak? Pierwsze poważne pandemie, typu Hiszpanka, e, się ogromne spustoszenie, no i też byliśmy trochę bardziej bezbronni we, e, względem nich. No, ale oczywiście nie jest też różowo, tak? bo e, Lekcje, które można było wyciągnąć, jak pani sugerowała, lekcje z SARS-CoV-1 na przykład, tak, mogłyby nas ustrzec przed problemami, które się teraz przy obecnej pandemii pojawiły, tak, więc mimo, że można być pewnym umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o status nauki i, te, i tego, co ona nam obiecuje w praktyce, to nie, nie wszystko tak wygląda różowo. Mhm. Więc no, oczywiście w polityce też możemy zauważyć problemy, bo no właśnie na poziomie na, politycznym te wyniki naukowe powinny być systematycznie wdrażane, jakby wykorzystywane, a to jak wiemy, nie wygląda różowo właściwie w żadnym kraju w 100%. Ja myślę, że gdybyśmy porozmawiali też o zarządzaniu pandemią przez polityków, to mógłby to być temat na oddzielny odcinek, ale zostawmy to. Skupmy się na, na, na tym. Ja bym się skupiła chętnie na tym filozoficznym Podejściu w ogóle do człowieka, co pandemia pokazała, powiedział pan o tytule naszego spotkania takim fatalistycznym. Ja sobie myślałam o naszym spotkaniu, przypominając sobie te słowa: co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. No, jeżeli kogoś no wiemy, że jest to choroba śmiertelna, COVID nie dla wszystkich, ale jest pewna grupa ludzi. Czy myśli Pan, że w takim szerszym kontekście to jest coś, z czego możemy wyjść? Mocniejsi, mądrzejsi, chcielibyśmy, żeby tak było, czy to jest możliwe? I znów myślę, że to pytanie można rozważać na wielu poziomach, to znaczy jednostkowo. Pytanie dla siebie, można powiedzieć, które sobie sami stawiamy przed sobą, mm -hmm. tak? Można też pytanie formułować trochę ogólniej, tak, jak ludzkość z tego wychodzić może wyjść, tak? Jak sobie poradzić z pandemią? I można też inne poziomy tu wyróżnić, tak? Poziomy, nie wiem, jakiejś ko kooperacji, e, tego, jak sobie radzimy zespołowo, współpracując z w, w warunkach pandemii, tak? e, To są też bardzo ciekawe kwestie, e, jak, w, jak w pracy sobie radzimy w, w warunkach pandemii. Oczywiście tu się mm. wiele <laughs> zmieniło, jak wszyscy wiemy, tak, bo większość z nas pracuje w trybie zdalnym w tej chwili i ta współpraca jest skazana na warunki pracy w warunkach zdalnych. No, oczywiście kooperacja w tych warunkach wygląda inaczej. No, i też sama masa innych czynników, które się tutaj z tym biorą. No, taka szeroko zakrojona automatyzacja w wielu, no w, w sumie w wielu, wielu branżach. Mhm. Więc jakby wykorzystywanie tych nowych technologii, które tutaj, no my w tej chwili też z nich korzystaliśmy. No, nie wiem, Pani pewnie też wielokrotnie wywiady przeprowadzała. Program na żywo z domu? W, no nie polecam. To wyzwanie. No no więc, tych wymiarów jest bardzo dużo. Ja myślę, że pewnie najbardziej interesujący jest ten, który dotyczy tego wymiaru jednostkowego, tak? Czyli tego, jak patrzymy na problem jako indywidua. No i oczywiście można postawić sprawę po niczańsku, tak? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. To pewnie wszystko zależy od tego, kto, jaką ma psychikę, jaki ma organizm, sprowadzając sprawę do, do, do takich spraw najbardziej przyziemnych. Ale mnie się wydaje, że to nie jest to, o co chodzi w. Problemie no. radzenia sobie z pandemią. Myślę, że raczej trzeba patrzeć od strony tego, jak sobie radzimy na poziomie no, psychologicznym, tak? Mhm. E, to nie jest pytanie, które. Y a przynajmniej to jest moja perspektywa. To nie jest pytanie, które wymaga jakiegoś głębokiego namysłu egzystencjalnego. Raczej pytanie, jak nastawić naszą, naszą psychikę, by funkcjonowała na wielu poziomach. To no właśnie dobrze. chyba sobie nie radzimy psychologicznie, tak sobie pomyślałam. Są różne przecież no teraz właśnie. badania, badaniami. To z jednej strony, z drugiej strony ludzie, którzy prowadzą telefony zaufania, telefony wsparcia, te linie podobno się urywają. Przeróżni ludzie dzwonią z dramatami, tak jak pan na początku powiedział, ekonomicznymi, ale również z poczuciem jakiejś bezradności, samotności. Czyli okazuje się, że człowiek jest kruchy wobec czegoś takiego. Zdecydowanie, tak. No, w psychologii już wiadomo dzisiaj, że pandemia no, no, wyrządziła spore szkody na poziomie psychologicznym. I to są, to jest fakt, to jest naukowy fakt i teraz pytanie, jak sobie z tym radzić. Oczywiście są różne sposoby, można stosować pewnie psychoterapię, tak. No, ja się trochę zajmowałem zagadnieniami z zakresu elastyczności psychologicznej. To są zagadnienia, które można właśnie rozpatrywać z y, pułapu psychoterapii, ale można też je stosować y, no, nieco bardziej y, szeroko czy uniwersalnie, właśnie w kontekście na przykład zawodowym. Są różne metody, które pozwalają tę elastyczność psychologiczną, no, no właśnie nie wiem, w pracy wykorzystywać i poprawiać, bo to mhm. jest coś, co można ćwiczyć. Do tego w sumie zmierzałem, kiedy mówię, mówiłem o tym, że ten kryzys ten egzystencjalny to nie jest coś, co na co jesteśmy skazani. Tak? Mnie się wydaje, że to właśnie kiedy się da wyćwiczyć pewne takie umiejętności związane z elastycznością psychologiczną, z taką wytrzymałością, no to takie kryzysy są dla nas mniej groźne. Taka, taka byłaby moja perspektywa mhm. na, na, na problem. Oczywiście on cały czas gdzieś tam istnieje i możemy tego typu pytania formułować, tak? E, więc, e, no ja sam się z nimi mierzyłem w zeszłym tygodniu, bo musiałem przejść no, na te testy na SARS, e, bo sprawy się potoczyły w ten sposób, że ten test był wskazany, no ale na szczęście odbyło się tylko na strachu. No i oczywiście to pytanie można było sobie wówczas postawić, jaki efekt. E, Wywołuje właśnie stwierdzenie, okej, okay, to być może jest COVID. No i jaki efekt wywołuje stwierdzenie, że to może być COVID? Mówił Pan na początku, że trochę jest teraz łatwiej, to znaczy, że może trochę opanowaliśmy już sytuację, że trochę się więcej. Na początku to był chaos, bo nie było nic wiadomo, co to za choroba. Chaos z różnych stron, organizacyjnej, też medycznej, różne ustalenia naukowców. Teraz już sytuacja jest troszkę oswojona. Nie przestraszył się Pan? E, tak, na początku był jak, jak, jakiś, no jakiś lęk był rzeczywiście. Te obiady, objawy nie były też takie, żeby się specjalnie mocno przejmować, więc no, na szczęście mamy tutaj akurat na możliwość robienia testów. I to poszło rzeczywiście bardzo sprawnie, bo mniej niż 12 godzin zajęło uzyskanie wyniku. W każdym razie wynik był negatywny, no i oczywiście to jakoś mocno uspokoiło mnie, ale nie tyle ze względów zdrowotnych, co raczej na, ze względu na, na kwarantannę, która byłaby no, niespecjalnie ciekawą perspektywą, bo to jednak jest coś, co myślę znowu może być efektem, czy przyczyną jakichś poważniejszych kryzysów, bo się jest przecież zamkniętym i się no, ogranicza kontakt ze światem zewnętrznym do. Mm, jasne. To, o czym pan. Profesor mówi, to te przeróżne płaszczyzny, na których mówimy o jednym, jeden temat, ale na przeróżnych płaszczyznach. Tu mówimy z jednej strony lęko zdrowie, o życie, z drugiej zmiana organizacji życia. Nie możesz wyjść, nie możesz zrobić zakupów, to wszystko się czegoś takiego jeszcze nie było. Moja znajoma psycholożka powiedziała mi o czymś takim, że to jest łatwiejsza sytuacja dla ludzi, którzy się potrafią adaptować. Jeśli ktoś ma taką umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian, to przetrwa. trochę pan profesor o tym mówił, czy taką podpowiedzią na przyszłość, no bo różne rzeczy mogą się dziać. To jest to, że trzeba szybko reagować i szybko się adaptować do nowego? No tak, kiedy mówimy o tej elastyczności psychologicznej, to mówimy właściwie o adaptacji. Oczywiście można pytać, czy to jest dobrze, zaadaptować się do tak kryzysowych warunków. Być może lepiej przejść to mocno, no właśnie, kryzysowo i przeczekać, bo wiemy, że to kiedyś minie, tak. Pytanie kiedy, bo oczywiście to pytanie stawiamy sobie zarówno jako jednostki, jak i też, no szerzej znowu, na poziomie politycznym ten problem się pojawia, na poziomie ekonomicznym, oczywiście na każdym jest, jest on bardzo istotny. Mnie się wydaje, że lepiej jest się adaptować. To jest dobra umiejętność, umiejętność przystosowania się do trudniejszych warunków. Myślę, że dzięki temu ludzkość przetrwała, mhm. że my, umieliśmy się adaptować do trudniejszych warunków i to nas no, przyzwyczaiło do. Tego, żeby sobie radzić z kryzysami. Mhm. A co panu pomagało i jak pan patrzy na to, co może pomóc? Do tego pragmatyzmu się chciałam odwołać. Ja pamiętam, że mnie pomagało takie tłumaczenie, że to się przecież zdarza, że kryzysy to jest nic nowego, że pandemie też się zdarzały, że jakoś wychodziliśmy z tego w takiej szerszej skali oczywiście, w obronną ręką takie umiejscowienie w pewnym cyklu historycznym, czy takich różnych społecznych zjawisk, to mnie na przykład uspokajało. A czy pana profesora też, a jeśli nie to, to, to co innego może uspokajać? Czy przyznam, że obserwowałem raczej reakcje swoich znajomych, którzy, które były bardzo różne, jeżeli chodzi o pandemię, zwłaszcza na początku. I niektórzy rzeczywiście w ten sposób patrzyli na sprawę, to jest kolejna pandemia, kolejny wirus, z którym sobie na pewno poradzimy. No ale kiedy zaczęto wprowadzać różne ograniczenia, na początku we Włoszech, tak, ograniczenia w mobilności, i tak dalej, to pojawiły się wstęp, pierwsze kryzysy, pierwsze problemy związane z, z pandemią. No i później nasz pierwszy lockdown, który no myślę, że wywołał ogromne spustoszenie u każdego. To znaczy to wielu ludzi po prostu przeżyło bardzo poważnie i tu rzeczywiście, jak pani wspomniała, te telefony zaufania i, i różne no poradnie, które są dostępne, no, jakieś oblężenie. Więc no, nie ma co się dziwić, że ludzie mają z tym problem. Ja, oczywiście, staram się być pragmatystą. I patrzeć na te różne czynniki. I oczywiście można lekcje wyciągać w ten sposób. Myślę, że historia tutaj powinna nas uczyć. Ale nie wiem, czy da się być takim pragmatystą, jeżeli chodzi o, no, o to, co w tej chwili jest związane z niepewnością, bo pandemia to jest przede wszystkim niepewność. I to myślę, że na każdym poziomie no, wspomnieliśmy przed chwilką, zanim zaczęliśmy rozmawiać tutaj w ramach naszego, naszego podcastu, że, że ten, ta niepewność właściwie jest wszędzie, tak? dotyczy perspektywy jednostek, perspektywy ekonomicznej i państwowej. Więc kiedy nie wiemy, co nas czeka, to myślę, że być, trudno być takim pragmatystą. Mhm. Raz, że nie wiemy, co nas czeka, a dwa, że nie wiemy, kiedy to się skończy. Bo nie wiem, czy pan profesor zauważył, że też jest taka wielka potrzeba mówienia i wracania do normalności. Kiedy wrócimy do normalności? No wydaje mi się, że już warto zmienić ten sposób mówienia na taki, że ta normalność, którą znamy, to być może nie wróci nigdy. Musimy ją sobie znów zaadaptować się do nowej normalności. Ale że jest taka żeby to już się skończyło, żeby była jakaś taka perspektywa czasowa. Mówiło się, będzie szczepionka, no to świetnie to się skończy temat. No jest szczepionka, nie za dużo jest tych szczepionek, znów się ta perspektywa czasowa przesuwa. Byłoby nam łatwiej, gdybyśmy wiedzieli, że 21 grudnia 2021 skończy się pandemia koronawirusa. Zdecydowanie, to jest coś, czym się trochę zajmowałem w, z perspektywy filozofii działania kiedy planujemy różne rzeczy, to dobrze jest wiedzieć, no właśnie, kiedy cel zostanie zrealizowany. Oczywiście można podejmować plany, w których cel nie jest jasno określony, no ale niestety jest tak, że w tych warunkach, w których funkcjonujemy w tej chwili, nie mamy wyboru. Po prostu ta niejasność celu, to znaczy, kiedy możemy na przykład zaplanować sobie jakąś wycieczkę, tak? Albo też różne, różne bardziej przyziemne rzeczy, tak? Po prostu nie wiemy, kiedy możemy otworzyć sklep na przykład, tak? Albo otworzyć Stworzyć muzeum, czy pójść do muzeum i tak dalej. To są rzeczy, które no, myślę poważnie komplikują sprawę planowania. No i w związku z tym no, poważne problemy się pojawiają, kiedy nie wiemy, co się wydarzy. No i ta niepewność znów, ja myślę, że warto się odwoływać do tej elastyczności, bo to nas przyzwyczaja do tego, jak sobie poradzić z, no, z, tą, z tą niepewnością. No co to do to sobie ]łości. mówić, co sobie mówić, żeby sobie to ułożyć? A Trzeba się nastawiać na różne możliwości. E, oczywiście to nie jest łatwe, żeby wyrabiać sobie taką zdolność, by chodzić różnymi ścieżkami, tak? że mogę pojechać na wakacje, ale wcale może być tak, że nie pojadę od razu, tak, że pojadę za 5 lat albo za rok. Do muzeum pójdę w najbliższą niedzielę albo no dopiero za pół roku. Albo wirtualnie, później. na tak, wycieczkę no, online. akurat nie jestem fanem muzeów w wersji online, ale myślę, że też wiele osób ma z tym problem. Bo doświadczenie sztuki z perspektywy doświadczenia przez ekran jest takie dość no, mocno ograniczone. W każdym razie, no oczywiście jest jest masa różnych kłopotów związanych z, tych, związanych z tym, kiedy ta się ta pandemia się skończy. No i myślę, że tu żadnej recepty nie ma, bo naukowcy nie są w stanie nam powiedzieć wprost, jak to wygląda. Politycy w zasadzie można powiedzieć powinni słuchać tego, co mówią naukowcy, no ale jeżeli sprawa nie jest do końca jasna, to pozostaje z pole, ma pole manewru no, do nawirowania, można tak powiedzieć, tak, do różnego typu rozwiązań. Różnych wersji, tak? No, w zależności od sytuacji też trochę, od kraju, od okoliczności. No, my, tak, my wszyscy wiemy, że te możliwości i okoliczności wyglądają różnie, tak, i one się mogą bardzo zmieniać. Kiedy dostajemy różne wersje wydarzeń w związku z tym, co się będzie działo na poziomie rozwiązań państwowych, tak. Mhm czy nie będą znoszone, czy nie będą znoszone, kiedy i tak dalej, to wywołuje rzeczywiście kryzysy, więc. No, bycie pragmatystą, wracam tutaj znowu do, do kontekstu pragmatyzmu, może być trudne, tak? Trzeba znać mm, odpowiednie mm, fakty i no, dopiero na podstawie tych faktów myślę, że taki pełnowymiarowy pragmatyzm ma szansę się ukształtować. To zapytam, nie wiem czy o fakty, czy o wrażenia, bo mówił pan profesor o tym człowieku, tak? Żeby patrzeć na człowieka, na perspektywę człowieka. Czy? Pandemia panu coś o człowieku powiedziała. To znaczy nasze zachowania, nasze reakcje, czy ona coś zdemaskowała pana zdaniem? Może skupmy się na takim nie wiem, czy, czy, czy człowieku w ogóle, ale może być na, na Polakach. Niektórzy mówią, że ten lockdown w ogóle początek, wykupione tony papieru toaletowego, ryż zniknął z półek. Polacy wybrali wszystkie oszczędności i w gotówce je tam gdzieś pochomikowali. Nagle się właśnie przygotowaliśmy na koniec świata. Z jednej strony ludzie mówią, że to jest pandemia samotności, bo wiele osób w domach, gdzieś tam tylko z tym ekranem musiało się stykać. Z drugiej ludzie mówią, że to jest pandemia bycia razem, bo wielkie akcje przywożenia posiłków lekarzom, przynoszenia jedzenia u nas w domu COVID był w listopadzie, mój mąż był chory, byliśmy zamknięci w domu i sąsiedzi, o których ja w ogóle nie wiedziałam, że mogą być zainteresowani gdzieś tam w mediach społecznościowych, przynosili kawę z kawiarni, to nawet w się sensie, kurczę, czy jednak może nie jest tak źle, tak? To jak, jak, jak jest pana zdaniem, pana profesora, co to o człowieku mówi? Co mówię o człowieku, co mówię o Polakach, tak? Um, <noise> a propos tego papieru toaletowego, to wiem, że chyba największe zainteresowanie wzbudził w USA, co jest dość ciekawym zjawiskiem, no, ale może nie będziemy mówić o takich detalach. Czy nie prowadzimy jakichś głębokich obserwacji, jeżeli chodzi o, o to, czy ta pandemia coś rzeczywiście mówi o nas jako o gatunku ludzkim? Czy. Jedyną obserwacją, która rzuciła mi się od razu w oczy. My jesteśmy bliżej natury, bliżej zwierząt niż nam się wydawało, tak? Czy te wirusy są z nami? czy tego chcemy, czy nie. No i oczywiście one mogą być dla nas szkodliwe mniej lub bardziej, przecież wirus grypy jest tam bardzo dawna i jakoś specjalnie nim nie przejmujemy. A przecież niejednokrotnie przebiega choroba grypy gorzej niż, niż zarażenie wirusem SARS-CoV-2. W każdym razie, no, ta obecność wirusa na taką skalę no i zagrożenie, które się z tym wirusem wiąże, myślę, że pokazało nam, że jesteśmy bardzo związani, uzależnieni od Przyrody. No i e, jesteśmy odpowiedzialni za to, że ten wirus się w jakimś tam zakresie e, pojawił. E, czy to odpowiedzialność w zakresie jakimś tam myślę, że jest? E, Teorie, że to jest zupełnie przy, przypadkowa sytuacja, myślę, że nie są e, w, odpowiednio poparte faktami. E, w każdym razie m, no myślę, że jeżeli będziemy odpowiednio <grywanie> patrzeć na nasz związek z naturą i to, to jak wpływamy na, na przyrodę to będziemy lepiej sobie radzić z tego typu kryzysami, jak pandemia. To jest chyba jedna z obserwacji, która mi się jakoś rzuciła już no, od samego początku właściwie. Oddaliliśmy się za bardzo od, od przyrody, czy za bardzo? Niektórzy mówią, że zaczęliśmy traktować planetę jako takie nieprzebrane źródło, z którego tylko bierzemy, 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 i w końcu planeta nam pokazała figę z makiem, że no nie może być tak, nie możesz człowieku działać jak pasożyt po prostu trochę. Może to nie jest figa z makiem, ale to jest pokazanie, że to ma swoje granice. To, to się nie pojawia bez konsekwencji. Tego typu działania mają swoje reperkusje. Ja myślę, że w ogóle świat zwierząt pokazuje nam, że no, no jest z nami od dawna i nie możemy go tak ignorować. To nawet widać, że zwierzęta zaglądają do, do miast, tak? Pojawiają się u nas w dużych miastach jakieś no, większe zwierzęta, tak? Typu dziki czy jakieś inne, no właśnie. <ścoughs> Więc skoro tego typu sytuacje mają miejsce, no to ten świat do nas zagląda. To nie jest tylko coś, co... No, było z nami i powinniśmy nad tym zapanować, tak? Mhm. To jest oczywiście narracja znana od 2000 lat, przynajmniej. No w każdym razie tak mi się wydaje, że ta pandemia powinna nas czegoś nauczyć o naszym związku ze światem zwierząt. No właśnie, to gdybym tak zapytała, czego nauczyć, czy jakie wnioski wyciągnąć, no też jest, jest takie trochę. Myślenie życzeniowe, że chcielibyśmy wyciągnąć jakieś wnioski, chcielibyśmy na tej podstawie coś zbudować, lepszego, żebyśmy mądrzejsi z tego wyszli. Gdyby pan mógł sobie tak, panie profesorze, zażyczyć, poza tym innym myśleniem o przyrodzie czy o zwierzętach, o naszej relacji z nią, to co jeszcze pan ch by chciał, żebyśmy z tego wynieśli, żeby zostało? Myślenie życzeniowe to jest coś, czego bardzo <grym> nie lubię, ale to się przetrafia. <grym> um, ale czy... może jak sobie zażyczymy, to się stanie, no? Czemu pan tego nie lubi? Rzeczywiście można sobie marzyć, tak, bo pewnie o to by chodziło, tak. tak. To może nie chodzi o myślenie życzenia, tylko o marzenia. Mhm. E, jakie marzenia miałbym w związku z pandemią? E, czy moim marzeniem byłoby to, że, żeby te osiągnięcia naukowe, które mamy w związku z pandemią, dużo szybciej do nas trafiały. E, takie mam marzenie jako naukowiec. <grystanie> e, oczywiście są z tym problemy na wielu poziomach, tak, bo, no, no bo jeżeli mamy firmę, która produkuje y, szczepionkę, y, trzeba by zrobić wszystko, żeby ona była szeroko dostępna w, w wielu krajach, tak. No i to się, jak widzimy, nie dzieje. Są z tym poważne problemy. I to nie są problemy związane z polityką czy, czy z rządami, tylko to są bardziej fundamentalne problemy z tym, jak funkcjonują tego typu przedsięwzięcia biznesowe. Tu chodzi o finansowanie i inne czynniki. Są to poważne kłopoty i mnie się wydaje, że... Byłoby fajnie, gdyby wyniki naukowe szybciej trafiały do ludzi, kiedy są potrzebne. Ale teoretycznie było tak, że w, z tego, co ja gdzieś czytałam, czy, czy wiem, że i tak dosyć szybko udało się ustalić pewne rzeczy, i tak się naukowcy trochę ze sobą podzielili, chociaż wiadomo, że kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i o to, kto finalnie na tym zarobi. Ale gdzieś tam udostępniano efekty badań. Ta cała procedura rejestracji szczepionki przebiegła tak szybko, bo na różnych etapach były już zgłaszane elementy tej pracy. To nie było tak, że była opracowana szczepionka, dopiero ją zgłosiliśmy, czyli jednak przeformułowano troszkę system yy, po to właśnie, żeby szybciej trafiło do nas lekarstwo. Ale rozumiem, że niewystarczające, że mogłoby być to jeszcze sprawniejsze mm. okiem naukowca. Tak, mi się wydaje, że to mogło być dużo bardziej sprawne. E, mm. Oczywiście można te marzenia mnożyć. E, myślę, że kolejnym marzeniem, które bym miał, to jest większe zaufanie do nauki. No bo wiemy, że jest z tym poważny problem, tak? No W Polsce zwiększyło się ostatnio, już nie, nie będę snuł diagnoz, z jakich przyczyn, ale zaufanie do szczepionki jako takiej się zwiększyło. Tam zdaje się, z 30% na. Zwiększyło się teraz. Zwiększyło zaufanie, tak, tak, zwiększyło się, ale nie jest jeszcze tak duże, jakie jak być powinno. Jest to jedyna recepta w tej chwili, by uchronić się jak najszybciej przed, mm -hmm. przed pandemią. No i podobnie, chyba, z samoszkodliwością wirusa byłoby, tak? To znaczy, przecież wielu. Ludzi ma z tym problem i uważa, że nie ma zagrożenia związanego z pandemią, że w ogóle nie ma pandemii. No i to jest też poważny kłopot. I chciałbym, żeby nauka też umiała dotrzeć. No jak to zrobić, to oczywiście jest też złożony problem do tych, którzy nie ufają wynikom naukowym. Skoro pan profesor to zahaczył, to chciałam też zapytać o teorie spiskowe. Dlaczego? To jest taki podatny grunt, że to wszystko, co się dzieje dookoła pandemii, sprawia, że powstają różne teorie spiskowe i rzeczywiście sprawia, że wątpimy. Zamiast iść w tę drugą stronę i zawierzać nauce, to my wszystko kwestionujemy. No tak, tu mówiliśmy już o, o niepewności w kilku e, przypadkach I ja myślę, że znowu ten problem powraca e, też w przypadku e, wyników naukowych, no bo jeżeli się e, pojawia jakaś doznań niepewności e, co do szkodliwości, tak? e, co do tego, jak wygląda e, no, zaraźliwość i tak dalej, no to może pojawić się nieufność i wiara w jakieś inne wyjaśnienia, pseudo mhm. wyjaśnienia. E, no to też jest złożony problem, ale ja bym też go widział, czy znaczy jego źródło widziałbym w niepewności i w braku informacji. A też w takim oczekiwaniu jednoznacznych odpowiedzi, zawsze się oczekuje, żeby było tak lub nie, a naukowcy mówią: No, ja nie wiem, zobaczę, zrobię badania, to powiem, albo te badania pokazują tak, inne badania pokazują inaczej. I człowiek mówi: No, ale jaka jest, jaka jest prawda? No, prawda leży po środku, tak? W przypadku tej pandemii e, znów problem dotyczy tego, że nie mamy zbyt dużej ilości informacji. I te, no i właśnie te rozwiązania czarno-białe, tak, że jest tak lub nie, nie zawsze się sprawdzają. Czy to wymaga po prostu czasu? Będziemy wiedzieć więcej, dopiero za jakiś czas, kiedy też, no, trudno powiedzieć. Znów ten wymiar czasowy tutaj komplikuje nam sprawę. No ale tak, tak bym widział problem, to znaczy, mamy za mało informacji, za mało czasu, żeby w tej chwili proponować za każdym razem rozwiązania czarno-białe. Ale myślę, że to, czy szczepionka jest nam potrzebna, czy nie, no to jest to rozwiązanie raczej czarno-białe. Jest potrzebna. Okej, okay, to jasne. Mm. Zaczynaliśmy od tego, czy co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak tak słucham pana profesora, to pan profesor nie jest... No, czy pragmatyzm, no to trzeba mieć fakty dane, ale raczej wydaje się pan być optymistą. To znaczy niektórzy mówią, no już czujmy się jak dinozaury, bo to jest nasz koniec, tak? To może jeszcze, jeżeli słusznie czytam między wierszami, ale też same wiersze tego, o czym pan profesor mówi, to. to jeszcze trochę pożyjemy i nie należy aż tak fatalistycznie podchodzić do tego, co przed nami, choć nie wiemy kiedy, nie wiemy co dokładnie, niemniej, no dalej jest ten świat, jeszcze nie wybuchł. Tak, no można, można też patrzeć, ja wspominałem w sumie sprawę pragmatyzmu w takim stylu Williama Jamesa, gdzie można. Z za sprawą własnej dobrej wiary by sprowadzać pozytywne efekty w świecie. I ja myślę, że to akurat w tych naszych warunkach w tej chwili by się nam mogło nawet przydać takie podejście, kiedy taka teoria dobrej wiary będzie no, nam towarzyszyć. Nie wiem, czy sam jestem pragmatystą w tym zakresie, ale wiem, że ona, ona ta teoria działa. To znaczy. No, jak ona, jak ona działa? Co, co trzeba zrobić w ramach e, teorii dobrej wiary? Te, ta teoria, ta teoria działa na okay. przykład wtedy, kiedy pani zakłada, kiedy pani spotyka kogoś nowego, że pani tę osobę lubi. I że ta osoba też panią lubi. I takie założenie prawdopodobnie będzie skutkować tym, że się polubicie. To nie jest naiwność? E, mm, Jakaś doza naiwności pewnie w tym jest, ale ta naiwność działa. To znaczy, jeżeli pani założy odwrotnie, jeżeli że ta osoba pani, panią, pani nie lubi, tak? To najpewniej tak będzie, bo to założenie będzie niosło ze sobą efekty w relacji. Mhm. E, Czyli to przekładając na pandemię dobra wiara, czyli wierzymy w to, że to jakoś nam się przyda, że to wyjdziemy obronną ręką, tak? Tak, że sobie poradzimy, Cimy. tak, bo założenie odwrotne będzie myślę, że no taki defetyzm, tak, czy fatalizm, jak mówiłem na samym początku, nie jest specjalnie konstruktywną postawą, tak, w sumie w żadnym chyba zakresie nie, wiem, może są tacy, którzy sobie radzą w życiu jako fataliści czy defetyści, ale myślę, że lepiej przyjmować drugą postawę, to znaczy tę, która nie jest defetystyczna, czy... Czy fatalistyczna. Zastanawiałam się, jak będzie wyglądała nasza rozmowa i w którą stronę pójdzie człowiek z takim, taką bazą filozoficzną. Myślałam, że nie znajdziemy jednej odpowiedzi, że nie będzie czarno-biała. Jest teoria dobrej wiary, trzeba ją po prostu zaaplikować i jest szansa, że to się wszystko uda. To jest teoria wiary, will to believe akurat, ale możemy sobie ją tłumaczyć, tłumaczyć oczywiście na różne sposoby. Mhm. Więc e, oczywiście, no, ona jest popularna w różnych kontekstach, e, ale to jest taki klasyczny pragmatyzm. Mhm. E, to z takim poleceniem. E, Will to believe de, od profesora de Piotra Makowskiego z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zdrowia, panie profesorze, życzę i tego dobrego myślenia o tym, co przed nami, bo co nam pozostało. Ja również wszystkim życzę zdrowia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka nadaje.